Bianki, bo Daniel, kiedy ma dobrą grę, ona jest fenomenalna, ale kiedy dostaje tych innych leśników, okej, nie wygląda aż tak dobrze, nie wygląda też źle, ale reszta zespołu nie nadąża. Piąta mapa przed nami, Illuminar Gaming kontra Pride. Kto wejdzie do półfinałów Ultraligi sezonu drugiego, przekonamy się już za chwilę. I przede wszystkim Illuminar Gaming po stronie niebieskiej będą mieli możliwość first picka. Potencjalnie zobaczymy tutaj Akali po raz kolejny, bo zauważyliśmy, że Pride lubi kompozycje, które raczej nie grają dużo tanków. Kolor nie gra tankami, Warshi, Funky, Danka również rzadko się na nich decydują. X-Charm czasem, ale wiecie, jeden tank na pozycji wspierającego to nie jest wystarczająco, więc ta Akali może mieć tutaj rację bytu. Będziemy patrzeć, jak Pride adaptuje się w tej ostatniej mapie tego Best of Five. Sejuani i Tristana to są ich wykluczenia, natomiast Illuminar Gaming nie chce widzieć już Lee Sina w tej serii. Napsuł im wystarczająco dużo krwi. No i wydaje mi się, że dużymi krokami zmierzamy do wyboru Jarvana w pierwszej rotacji. Sądzę, że nawet na first picku Rybson pokazał się w ostatniej grze fenomenalnie. Wiemy, że też Danka jest w stanie mocno zadziałać w rozgrywce właśnie za pomocą tego księcia dymacji Jarvana i tutaj możliwe, że IHG właśnie zdecyduje się na ten wybór, ale Akali też wyglądała świetnie. Pride banuje Korkiego, to nie Illuminar pozbywa się tej postaci, więc obawiają się o to, co może wybrać Kasztan. Jeżeli chodzi o first picki, mamy Sylasa, mamy Jarvana, mamy Skarnera, mamy Akali. To są te cztery, które będą za rozważać. Wydaje mi się, okej, zapomniałem, że Yumi tak, również patrzymy na Yumi. Jeżeli Illuminar Gaming podejmie tutaj ten gambit, przepuszczą Yumi i wezmą Volibera, pamiętajmy, bardzo popularna kontra, jeżeli chodzi o kraje o ligi azjatyckie i bardzo również często wybierane przez Delorda Heros, ale Illuminar idzie po Atroxa i to jest dla mnie bardzo ciekawe, nie wyglądają na w pełni pewnych siebie względem tej postaci. W ten sposób tę serię rozpoczęło Pride, także po niebieskiej stronie wybrali Atroxa. Ciekawe, jaki plan ma Oko właśnie na tę postać i Pride przed swoimi wyborami. I tu jest naprawdę dużo postaci, przede wszystkim Akali, która jest natychmiast podebrana i to, co bym do niej dorzucił, albo Yumi, albo Leśnika. Wydaje mi się, że ci priorytetowi leśnicy dla Danki są bardzo, bardzo ważni. Co z Jarvanem, co z Yumi, bo właśnie wydaje mi się, że pomiędzy dwoma tymi czempionami tak zostanie rozstrzygnięty wybór. Jest to jednak Leśnik i teraz Illuminar może wybrać dla siebie Yumi. Wydaje mi się, że Rybson potrzebuje komfortowych wyborów i Akali, Jarvan to są postaci, które relatywnie dobrze poradzą sobie na Skarnera, gdyby to właśnie w jego stronę miał po raz kolejny i Rybson, tylko nie cierpi widzieć Skarnera sparowanego za Troxem, bo są to dwie postaci, które zazwyczaj chcą korzystać z inicjacji kogoś innego. Oczywiście Skarner może być tym pierwotnym inicjatorem, ale tutaj już przeciwnik zasygnalizował, że są możliwości ogrania tego. Czy Illuminar dorzuci Yumi? Bo Yumi Skarner to jest potężne i jestem absolutnym fanem. Wydaje mi się, że Illuminar ma bardzo mocno otwieracz tego draftu. O! Ale jest Volibear! W końcu tak popularny wybór na całym świecie właśnie w tej Yumi po raz pierwszy w Ultralidze. I będziemy mieli debiut Volibera. X-Charm będzie musiał się pokazać dobrze na tej postaci. Na pewno kontra przygotowywana przez niemalże każdą drużynę, bo jest to popularny Heros, ale druga rotacja nam dużo uświadomi, bo zobaczcie, że pula strzelców mocno uszczuplona i zakładam, że obie drużyny mogą jeszcze bardziej w nich pocelować. Pula strzelców tak, ale i wiem, że to są mocne dywagacje. Potencjalny Garen? Patrzę na Illuminar Gaming i zastanawiam się, czy mogą zagrać na przykład Pyke Yumi, czy mogą zagrać Garen Yumi, czy mogą zagrać jedną z innych linii z Yumi, ale kurczę, to jest póki style, chłopaki, i ja bym chciał zobaczyć w jego rękę. Albo Castellan. Nie zapominajmy o tym. Potencjalnie. Tutaj istnieje wiele możliwości dla Illuminar Gaming i na pewno coś mają przygotowane, wykluczony jeszcze Ezreal od Pride Illuminar Gaming przed ostatnim banem. I zastanawiam się, na co się zdecydują, bo Kai'Sa aż również mi przychodzi tutaj do głowy. Przeciwko Yumi, chociaż jest to mało mobilny strzelec, Caitlyn otwarta, co jeszcze mogliby podebrać zawodnicy Pride? Teoretycznie jest gdzieś ten Varus, ale Varus jest słaby w Skarnera, słaby w Atroxa, nie jest super przeciwko Yumi, dlatego go nie wrzuciłem nawet do dywagacji. Ale Yumi otwiera nam naprawdę szeroki panteon postaci. Oj, zdecydowanie. Bo można grać bardzo dużo. Oj, to jest bardzo niebezpieczny Varus. Niesamowicie silna linia. Volibear Varus ma potężny burst, niesamowitą kontrolę tłumu i mogą wystawić grę dla Akali, ale to będzie trudne. Tylko który Okej, mamy MF-kę w rękach Puki Style'a w piątej mapie ćwierćfinału. I czymże byłaby Best of Five bez udziału Miss Fortune Puki Style'a? I ten koleś zawsze ma kieszenie pełne ciekawych wyborów. Jeszcze dorzuć do tego LeBlanc dla Castellana. Na pewno dobra postać, ale patrzę na te kombinacje. Yumi z Miss Fortune, Yumi z Atroxem, Yumi ze Skarnerem. Trzy naprawdę świetne postaci, trzech naprawdę świetnych nosicieli dla Delorda. Czym należałoby zamknąć ten draft ze strony Pride?
Wydaje mi się, że Górna Aleja tutaj jeszcze nie ma swojego dedykowanego wyboru, bo Akali sądzę, że to będzie środek. Z drugiej strony masz rację, Pride bardzo rzadko gra carry top lanera, więc masz rację, że tutaj najprawdopodobniej zobaczymy wybór właśnie dla niego. I mamy aż dwie postacie, które mogą zanegować. Dokładnie tak. I też patrzy na LeBlanc, tutaj również możesz zatrzymać skok. Poppy jest relatywnie dobra w Skarnera, ponieważ a, możesz go wbić do ściany, pamiętajmy, że Skarner nie ma za bardzo sposobu, żeby skakać po teamfightach. Po drugie, możesz go po prostu wyrzucić i wyobraźcie sobie taki scenariusz. Wjeżdża Skarner w teamfight przyspieszony przez Yumi, która jeszcze dorzuca final chapter. Po prostu, last chapter, Poppy po prostu ich wyrzuci i nagle dostajesz dwóch w cenie jednego na tym młotku. Obie kompozycje wydaje mi się, że są podkręcone. To, co będzie chciał Illuminar Gaming zrobić, to jest wejść na tylny szereg przeciwnika, skasować Varusa i zachować MF-kę relatywnie bezpieczną przeciwko tej Akali. To, co chce zrobić Pride, naturalnie znaleźć dobrą inicjację wtedy, kiedy przeciwnik będzie się odsłaniał, bo MF czy LeBlanc są podatne na łańcuchy kontroli tłumu. Ale wspomnieliście, że Varus jest naprawdę niezły w tej linii wraz z Volibearem. Która wersja Varusa? Faza liniowa jest w porządku i wydaje mi się, że w obliczu aż tak wytrzymałych przeciwników, jakimi może okazać się Skarner oraz oczywiście ten Aatrox, tutaj będzie decyzja na on-hit, tym bardziej, że nie masz reszty postaci, która zapewni ci dodatkowy poke. Potrzebujesz tych obrażeń, które raz za razem są nakładane. To może być Lethality Varus i nie byłbym kompletnie zdziwiony, ale wydaje mi się, że on-hit będzie tutaj lepszym wyborem, ponieważ musisz się przebić przez Skarnera, przez Aatroxa, podczas gdy masz Akali, która zajmie się Miss Fortune czy nawet LeBlanc, więc Lethality nie jestem tutaj fanem. Te drafty wyglądają szalenie interesująco, ale to jest ostatnia mapa. To jest ćwierćfinał Ultraligi sezonu drugiego pomiędzy Pride i Illuminar Gaming o wejście do półfinału. Więc do komentatorów! Illuminar Gaming przyszło do tego studia ze świadomością, że liczą na 3-0, 3-1, ale 3-2 i to jeszcze nie wiadomo, kto je zdobędzie. Nikt się nie spodziewał. No z pewnością by wzięli, gdyby mogli, ale będą musieli się postarać, wyciągnęli swoje najlepsze armaty. Skorpion pokazany, skorpion na Summoner's Rift dla Rybsona, ale mamy wiele, panowie, wyborów, które są niezwykle ciekawe i które są również komfortami tych zawodników. Na pewno warto pochwalić Kasztelana. Piąta gra, on wyciąga LeBlanc w Akali. Bardzo odważnie, ale ta sama odwaga cechuje wybór chyba Miss Fortune. Podobnie jak i Varus, Volibear, Poppy. Będzie co omawiać na mapie, którą zaraz ujrzymy, piąta, która wybierze nam ostatniego członka Top 4 Ultraligi. I działa, jak sami zaznaczyliście. Oj, takich jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy. Delord, lepiej, żebyś tą Yumi nieźle wywijał, kolego. Bo lepiej, jak Jankos, spragniony jest. Więc wiesz, tutaj na pewno ta technika opanowana. Zresztą Marcin wczoraj na social media, Jankos również wypowiadał się, że tutaj Niku ma trochę do dopracowania, ale tutaj, jeżeli chodzi o Delorda, szlify myślę, że są naprawdę w punkt. Wieloletnie doświadczenie z LAN-ów Rion i również pokazuje się ono na Summoner's Rift. Jeszcze raz, jeżeli Illuminar Gaming nie jest pewne, to Delord wchodzi jak na koniu, ubrany cały na biało i mówi, szarżujemy. Ale z drugiej strony, Pride. Dla większości tych zawodników to są pierwsze playoffy w Ultralidze, to jest w ogóle debiut w Ultralidze. Fakt, żeby doszli tak daleko, tak wysoko, pokonując tak charakterystyczną drużynę, organizację polskiej sceny. Przychodzicie tutaj, my mamy tutaj aż dwóch przybyszów spoza Polski i od razu jak zaznaczyliby się na naszej rodzimej scenie, to jest może początek niezłej kariery. I jak też zaznaczyło się w Pride w Ultralidze, bo przypomnijmy, ta organizacja dołączyła w pierwszym sezonie i już przebojem, zresztą w składzie tej ekipy był i Connective i Rybson, wdarli się do playoffów, trzecie miejsce sezonu regularnego. Tam odpadli na Illuminar 0-3. Tutaj zdecydowanie pokazali walkę, ale czy dopną całą serię zwycięstwem. Już teraz jest lepiej, jak zauważyłeś. Wtedy było 0-3, tutaj już aż dwie mapy wygrane, lecz szukają tej trzeciej, bo naprawdę, wierzcie mi, wygrać dwie mapy to nagroda pocieszenia, ale i tak próbujesz o tym zapomnieć, to i tak nie podniesie cię na duchu. Interesuje cię tylko jedno zwycięstwo. I ten człowiek, którego przed chwilą mieliśmy na kamerze, był chyba najgłośniejszym w tym studiu od samego początku, ale widzimy, że nawet najdzielniejszych na sam koniec presja trochę jest w stanie pochłonąć. I nie wiem, ile mamy przerwy, ale zgadujemy, że będziemy mogli chociaż porozmawiać o tych ciekawych wyborach. O czym, o jakim czempionie chcesz pogadać, Silva? Hej, no myślę, że na sam początek. Dlaczego Volibear? Wytłumacz się, powiedzmy, że nie znam się. Wytłumacz mi. Okej, zacznijmy od tego, że Volibear to jest ostatnia ciekawostka na supporcie i jest najczęściej wybierany przeciwko Yumi, ale nie tylko wyłącznie. No właśnie, nie tylko przeciwko Yumi, ale ta runa Aftershock, która również
do żywych nam doprowadziła Lux na dolnej alei, również zdecydowanie pomaga przy okazji Misia, kiedy on również korzysta z tego, jest niezwykle tankowaty, oferuje dużą ilość kontroli tłumu, a przede wszystkim przy okazji swojej umiejętności E przerywa dasze, które są niezwykle ważne dla Yumi. Zwłaszcza po 9-13, gdzie Riot uczynił Yumi pod tym względem o wiele bardziej wrażliwą. Ultraliga napis nam się zaciera, ale wyostrza Summoner's Rift. Wiemy, co się dzieje. I odpalcie sobie gdzieś z boku Silver Scrapes, ponieważ dla obu tych drużyn to może być dopiero ćwierćfinał, ale tutaj jedna drużyna przygody skończy, a druga będzie walczyła, żeby zaznaczyć swoją obecność na kartach historii polskiego League of Legends. Przedstawiamy wam piątą mapę starcia Illuminar Gaming oraz Pride. I kto zmierzy się na piratów? Kto będzie piął się w kierunku EU Masters? Jeśli przegrasz tę mapę, po części masz spory urlop na resztę tego roku. Nikt nie chce sobie na to pozwolić. Wszyscy marzą o jeszcze jednym aktywnym miesiącu, jakim byłby wrzesień na europejskim turnieju. No właśnie, i te wybory na pewno są bardzo ciekawe jak na piątą mapę, bo mówiliście wiele o Woliberze, mówiliśmy również o zestawieniu na środku, ale Poppy, ona również blokuje te przeskoki. I chcę powiedzieć, że Poppy jest według mnie bardzo niedocenianym czempionem. Tutaj ma sporo sposobów, żeby blokować te wszystkie dasze, ale również to jest ta rzecz z Poppy. Nikt nigdy nie lubi grać z nią w piłkę nożną, bo jej prawo Pascala zupełnie nie obowiązuje. Bo jeśli wywala, to na pewno nie idzie po piłkę. I co więcej, jeśli to będzie Skarner z Delordem na plecach, to jest w tym momencie wygrany teamfight dla Pride. Tak, jeden dobry ultimate od Poppy wybija Rypsona, dwie pieczenie na jednym ogniu, Delord również poza teamfightem i od razu wjazd Jarvana, od razu wraz z Volibera, od razu wjazd ze strony Funkeya oraz Varsiego. To są oczywiście może idealne scenariusze dla Pride, ale bardzo realne, jeśli kolor będzie skupiony w kluczowych momentach. W dodatku Poppy naprawdę ładnie uzupełnia kompozycję Pride, która ma się jakoś bronić przed ewentualną agresją ze strony Illuminar Gaming. Masz trzy postacie, które daszują, pamiętajmy. Również Yumi, kiedy chce dołączyć do swojego sojusznika, może zostać przez Poppy zatrzymana. Kiedy zostanie podbita, jest praktycznie od razu martwa, teraz na dolnej alei walka. Pierwsze samonary poszły w ruch. Tak, wyczerpanie użyte ze strony Yumi, to już jest ten znak, że mieli delikatne kłopoty i niezwykle opresyjne jest to zestawienie. Woliber sam w sobie jest niezły, ale jeszcze dorzucimy do tego Varusa, który jest bardzo opresyjny na samej linii. Widzimy, jak duża presja jest wywierana na tym zestawieniu ze strony Illuminar. Dlatego chyba kolejnym czempionem, którego trzeba poruszyć, jest Miss Fortune, ponieważ jest ona stworzona do dominacji, często alejki, a wybierasz ją w duet, który może stawić opór, więc dolna aleja, nie dziwię się, że już od pierwszego poziomu poszła w ruch, poszła w krew, poszła w pot. Szczególnie, że tak naprawdę samodzielnie stojąca sobie Miss Fortune jest niesamowicie prostym celem i on mi pomaga jej przetrwać. Za każdym razem na dolnej alei jest mało supportów, które tak dobrze by jej pomagały w tych trudnych chwilach, ale spójrzcie, że Pride posiada postacie, które do niej się będą bardzo łatwo dobierały. I w kompozycji... Midlane? Może o tym za chwilkę, bo może paść tutaj pierwsza krew! Kasztelan ją zdobywa! I z matematyczną precyzją co do jednego punktu obrażeń wyciąga z rywala cały HP i 400 sztuk złota dla siebie. Early game dla Akali nie będzie tutaj w żaden sposób przystępny i to był tego dowód. Mimo tego, że dwa summoner spele spalone, to było to naprawdę dobrze zainwestowane. I to naprawdę dodaje wiatru w skrzydła, takie zabójstwo na start piątej mapy. Mówiłem o tym, że niezwykle odważny jest w tym momencie Kasztelan, wybierając tą Leblanc, podnosząc rękawicę, ale on jej nie podniósł. On już w tym momencie zniszczył przeciwnika na samej linii. On ją wziął i cisnął Warsiemu w twarz. I przez całe pięć map Kasztelan naprawdę rozgrywa świetnie linię. Warsi cierpi, Warsi jego boli. W takim razie czy Danka będzie w stanie jakoś na to odpowiedzieć, ponieważ chciałby na pewno na dolnej alei swojemu sojuszniku pomóc, ale powtórka z tej sytuacji, miał powyżej połowy punktów zdrowia Warsi i tak się zdziwił. I to jest idealna sytuacja na linii. Kiedy chcesz ustawić walkę, jesteś delikatnie przepchnięty, masz więcej creepów i Warsi popełnia błąd, wskakując z ciebie? Z całą pewnością walka, której nie powinien podjąć i Kasztelan postawił krzyżek nad Warsiego grobie! Proszę bardzo, świetny start, ale mamy też zabójstwo no, przede wszystkim na rzecz Pride. To by się spodziewał, a może dlatego, że właśnie zadziałał Woliber. Delord umarł. Będziemy mieli z tego powtórkę na pewno już za chwilę, ale jeszcze te plejty soczyste będą pożywione.
ze strony Pride. Jestem niezwykle ciekawy, bo najwyraźniej tutaj zadziałał Volibear, bo kiedy ginie Yumi, to z reguły również ginie strzelec, a tutaj póki widzimy 0-0-0. A więc spróbujmy zrekonstruować to jeszcze przed powtórką. Ja widzę dwa samonery spalone już Charma, widzę spalonego Heala. Ja domyślam się, że ktoś tu sfaszował na biednego Pukiego. I po prostu odpalił swoją umiejętność E. Zobaczcie, Delord! Oj, chyba że w ten sposób po prostu zostałeś złapany. I tak to właśnie działa. Żegnamy, mówimy dobranoc, nie przyłączysz się. Tak jest. I pamiętajmy raz jeszcze, i to jest jeden z głównych powodów, dla którego bierzesz Volibeara. Majestic Roar, czyli twoje E, przerywa dasze i dodatkowo jeszcze aktywuje ci Aftershocka, to jest mały knockback i Yumi wtedy naprawdę cierpi, ponieważ jest tak wrażliwym, biednym, małym kotkiem w takich chwilach. Ale cierpi również na wymianach na środkowej alei. W tym momencie Varshi oddał pierwszą krew, w tym momencie również Darkseal zainwestowany oprócz książki, jeżeli chodzi o itemizację Kasztelana, i ten będzie łapał. Być może cierpiał będzie Ikszarm w takim razie, bo łańcuch został rzucony, ale w odpowiednią stronę się na szczęście Ikszarm udał, jednak nawet tego Control Warda nie był w stanie się pozbyć. I zobaczcie, supporci przy środkowej alei już koło 6 minuty. Wiedzą, że oczywiście dolna jest bardzo istotna, ale również na midzie dwóch asesynów. Nie możemy zignorować tego matchupu, ponieważ kto zgarnie tutaj małą przewagę, a na razie punkt dla Kasztelana, ten może rozszarpać całą rozgrywkę. I po raz kolejny będę chwalił Illuminar za tą wizję. Spójrzcie, dwa kluczowe totemy kontroli wizji przy okazji środkowej alei na rzece. Oni cały czas wiedzą, czy ktoś tutaj podejmuje ruchy, odcięli konektywa, ale to zwykle dzieje się właśnie w kompozycjach Illuminar. Oni grają wokół środka, grają wokół dolnej alei. I masz tego dowód, masz tego efekt. Krab zgarnięty, Skarny się cieszy i co ciekawe, obaj zawodnicy wiedzieli o swojej pozycji, jak trochę się bawili w ciuciu babkę. I Rypson miał gorsze i lepsze momenty w tej serii, ale czwarta mapa była przepiękna. Tutaj jego Jarvana moglibyśmy długo wychwalać z ultimate'ami na czele, ale tutaj też przewaga w ekonomii. Dwa obozy więcej zgarnięte, wzięty Krab, świetna wizja dookoła bota, więc Skarner zaraz z szóstką i jest komu gankować obrażenia na topie, obrażenia na midzie, obrażenia na bocie. Rypson może tutaj naprawdę pobawić się w jakiś festiwal za. I kompozycyjnie ma zdecydowanie łatwiejsze zadanie, szczególnie na dolnej alei. Tutaj czy Volibear, czy Varus bez błysku dostępnego będzie bardzo cenny, żeby go wyłapać przy okazji dostępnej erki. Ona jeszcze niedostępna, gdyż szósty poziom dopiero za chwilę. I widzimy, że szósty zmysł junglera podpowiedział Rypsonowi, że może się coś kroić na dolnej alei, skoro tak została ona przepuszowana, ale ostatecznie spokojnie kolejna fala minionów zresetowana. Ty nazywasz to szóstym zmysłem, ja nazywam to dobrą wizją dookoła dolnej części mapy, ale najważniejsze jest to, Rypson miał przynajmniej ten szósty zmysł, by wiedzieć dookoła czego Danka może będzie chciał grać. Volibear daje niesamowitą asystę do ganków Jarvanowi i potencjalnie łatwe zabójstwa, i to jest ta rzecz. Dobrać się do skóry Yumi trudno, ale jak dobierzesz się do już jej strzelca, to z reguły lecisz po łatwego double killa, więc nie zawsze cię uda, ale jak już ci się uda, to zgarniasz podwójną nagrodę, plejty i dużo, dużo, dużo więcej. Mogłoby się zdawać, że w sumie jest to całkiem fair wymiana, prawda? Nie zawsze. Nie każdy botlane jest sobie w stanie w taki sposób z przeciwnikiem, który posiada Yumi w swoich szeregach, poradzić. Pierwsze ciosy za nami. Chwila spokoju. Na pewno dla was, drodzy widzowie, to intensywne przeżycie. Dla nas również, my oglądamy się za plecy i widzimy zawodników, napięcie na ich twarzach. Kto w tym momencie się odzywa, kto stara się pokierować drużyną, ale co właśnie dopiero dla nich. Ta mapa znaczy naprawdę dla nich wiele, a to dopiero początek. I prawda jest taka, że studio Polsat Games jest miejscem, gdzie naprawdę wiele szczęścia, ale również wiele smutku byliśmy w stanie obserwować. I to wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. I obserwowaliśmy wczoraj pierwszą niespodziankę podczas Best of Five, mam wrażenie. Czy szykuje się kolejna? Co zrobi Pride? A co zrobi IHG? Lost Chapter już w ekwipunku Kasztelana, do tego dołożone niebieskie wzmocnienie. LeBlanc czasami cierpi trochę na tą manę, której na wczesnym etapie gry nie ma jej za dużo, ale teraz przy okazji niebieskiego wzmocnienia i właśnie tego przedmiotu może spamować czar za czarem, obijać przeciwnika, to jest niezwykle ważne. I trzeba właśnie pochwalić tej sytuacji Varshiego, bo widzieliśmy jak zaczął, widzieliśmy, że to nie było dla niego najprostsze kilka minut, a patrzymy na farmę i nie odstępuje w ogóle ani na krok Kasztelana. Zobaczymy. Varshi stara się tutaj trzymać i na pewno nie odpuścić więcej pola Kasztelanowi. I a propos LeBlanc, tutaj też może kosmetyczna zmiana, a może też niedoceniana przez zawodników. Pamiętajmy, że na tym patchu 9.15 jej łańcuch, obrażenia skalujące się właśnie przy okazji tego łańcucha, przy efekcie zrutowania, zostały zwiększone. Także w tym aspekcie LeBlanc wygląda nieco lepiej. No i więcej obrażenia do LeBlanc, coś czym na pewno nie pogardzi. A na pewno również fakt, że jej łańcuch odsłania biedną, smutną Akali z dymu. Pamiętajmy o tym. Tak bardzo jak teraz chociażby, jeżeli tylko by trafił, to miałby pojęcie Kasztelan, gdzie się znajduje. Wciąż
Illuminar Gaming, no jest to drużyna, która oczywiście zmieniała zawodników, zmieniała swoją pozycję na polskiej scenie, ale może o tym później. Uuu, Dolna, ale ja podbity w tym momencie, póki Stalin nadciąga tanka, chcą tego zabójstwa, jest! Zagrany ten kataklizm i to jest zdecydowanie kataklizm na konto Pride. Zawsze dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobierz się do strzelca, dobierzesz się też do Yumi. I bardzo ładnie ustawili tą dolną aleję. Tutaj niezwykle ważne było dla zawodników Pride, aby dobrze wyszli z laning phase'u. To nie jest dobrze, to jest świetnie. 2-0-1, przewaga w stworach. Ten Varus już bardzo szybko będzie miał botka. I przewaga w złocie 2000. Ja bym zupełnie jej nie bagatelizował, bo mówiłem, Illuminar Gaming jest drużyną, która historycznie lubiła spokojne teamfightowe, trochę skalujące się kompozycje. Popatrzcie na ten zestaw postaci, panowie. Ja tu widzę bardzo nisko zawieszony sufit, którym mogą się zderzyć szybciej niż tak naprawdę by się spodziewali, ponieważ LeBlanc, Miss Fortune czy Aatrox, jeśli nie mają dobrej sytuacji w late game, a często o taką bardzo trudno, niewiele mają do zaoferowania po 35 minucie, a z drugiej strony ja widzę Lethal Tempo Varusa, ja widzę frontlane bardzo dobry dla niego i Akali, która świetnie skaluje. Ojej. Illuminar Gaming musi przyspieszyć w tym meczu, da, to się a nie udało. Spowalniają. Dla mnie nie tylko są 2000 do tyłu w złocie, ale o wiele więcej są do tyłu w tempie dla tych ważnych postaci. A mimo to na górnej alei udało ci się wyforsować ten flash ze strony Funkiego. Nie posiadał pomocy ze strony X-Charma, więc przynajmniej tyle mogło wskórać Illuminar Gaming. Ale musi w tym momencie Pride powalczyć o tego Heralda, bo przeniósł swoją silną dolną aleję na górną część mapy, a teraz to IHG przejmuje tego stwora. I dla mnie, oprócz tego, że jest z całą pewnością już w rękach IHG, wielkie pytanie dotyczące tego Heralda. Co z nim zrobią? Bo wydaje mi się, że jest... Uuu, drugie strono zabójstwo! Jak on to robi? Piąta mapa IKG do tyłu? I midlaner ich ratuje naprawdę, wyjmuje za kark z tej naprawdę nieprzyjemnej goryczy. No, nieźle, nieźle. Powiem tak, dwa razy krzyżyk to już naprawdę coś, co będzie trzeba brać pod uwagę, ponieważ Warsi, jako Akali, powinien być chyba wciąż lepszej sytuacji. I pytałem o Heralda! Kasztelan rozwiązuje tę łamigłówkę jak najprostsze sudoku. No i to prawda, i pytanie, czy wpompują złoto tylko w Kasztelana, czy jeszcze zgarnie go no do Heralda. No dawaj to złoto, skarbie, no dawaj! I to jest idealna sytuacja dla LeBlanc. 320 sztuk złota, tak jakbyś dostał kolejne zabójstwo na swoje konto. Shelly się odwdzięczyła i powtórka z tej akcji. I szczerze, okej, zobaczmy raz jeszcze ten solo kill. Piękny Eternal Chains. Mówiłeś o tej mechanice, która odsłania rywala i autoatak z grozy na koniec. A chcę panowie powiedzieć, że może się odzwyczailiśmy, bo pamiętaliśmy o tym w poprzednim sezonie. Teraz trochę zamglone. IHG nie tylko póki stylem stoi i mieliśmy 4-0 Kaisę. Nawet to nie wystarczyłoby wygrać mapę. Ale Kasztelan naprawdę, fakt, że w piątej mapie wygrał środkową linię, dominuje w farmie, dominuje w złocie, ma pierwszy wielki przedmiot skończony w grze. Wydaje mi się, że to może być naprawdę warunek zwycięstwa dla IHG. I on musi wyprowadzić w tym momencie swoich kolegów, gdyż jest zdecydowanie przyspieszony względem kogokolwiek w tej rozgrywce. Musi w tym momencie wyłapywać przeciwników i dotłaczać tego złota nie tylko do swoich kieszeni, ale również do kolegów. I co najważniejsze, jest przeciwwagą dla Funkiego, jest przeciwwagą dla sytuacji z jego dolną aleją, bo gdyby nie to, mogłoby być naprawdę nieprzyjemnie. Funky jest strzelcem i on potrzebuje zdecydowanie więcej czasu. Już w tym momencie LeBlanc się odpala. Okej, pamiętaj jednak o tym, że masz po swojej stronie Poppy, masz również Volibera, do tego wszystkiego Jarvan, który odwróci po prostu uwagę. Tak, masz drużynę, która jest się w stanie obronić właśnie przed LeBlanc. A z drugiej strony widzisz 2-0 LeBlanc i naprawdę jesteś po prostu przerażony. I to jest niesamowita rzecz dookoła tej sytuacji. Kasztelan robi to solo. Czasami zdarza się, że twój skarner zrobi z ciebie 2-0 LeBlanc, ale Kasztelan na własnymi rękoma zbudował sobie ten grunt i to oznacza, że Rybson mógł pomagać innym liniom. Pilnował bota przed na ewentualnym counterganku. Zrobił jednego smoka, zrobił Heralda. Rybson nie musiał zajmować się środkową linią, bo Kasztelan sam zadbał o siebie. Okej, w takim razie pytanie, czy uda się na dolnej alei teraz zgarnąć plejty dodatkowe, ponieważ tylko 20 sekund zostało, a na pewno by się to przydało. Teleport od Miss Fortune gdzie? Nigdzie. To będzie pierwsza wieża dla Pride i jeszcze zgarną to opancerzenie. Zobaczcie, naprawdę wiele z tego wyciągnęli. Wyłapali na o, nie wiem, teleportację na plecy! Tego wszyscy, się w ogóle nie spodziewali, ale również Pride chce opowiedzieć. To będzie walka na dolnej alei, która może zdefiniować prędkość całej tej gry. I w tym momencie nie chcę nic mówić, ale Pride nie wygląda najlepiej. Póki Style miał perfekcyjną pozycję i Danka razem z X-Charmem po prostu uciekają w popłochu. I to był Ultimate, który kompletnie zmiótł Pride z powierzchni dolnej linii. Dwa zabójstwa, wieża obroniona, sami puszują i HG zagranie na medal.
bardzo ładnie wciągnęli ich tutaj w pułapkę. Te teleportacje były gotowe, złapali swoich przeciwników i to oni w tym momencie zgarniają pierwszą strukturę na swoje konto. I to jest właśnie Illuminar Gaming, kiedy jest w tych ostatecznych momentach, w tych momentach próby, gdzie muszą pokazać, do czego się przygotowywali przez cały sezon. I myli do tyłu w złocie 2000, teraz wychodzą po raz pierwszy na prowadzenie również pojedynek. Czy to będzie Klatryk? Proszę bardzo, Kasztelan kompletnie nakopał Warsiemu na piątej mapie. Co za LeBlanc, co za midlaner. To trzech razy sztuka, a za każdym razem oblałeś Warsi. Panowie, psycha siada. Po prostu w takiej sytuacji, kiedy trzy razy jesteś indywidualnie wykluczony przez przeciwnika, to musi wejść ci w głowę. I mówiliśmy o tym, jak Łukasz Zygmunciak udzielał lekcji młodszym strzelcom. Kasztelan również sprowadza debiutanta Ultraligi do naprawdę parteru. Czy w 15 minucie w takim razie jeszcze będziesz w stanie się z tego podnieść? Oczywiście to dopiero jest 15 minuta, ale to zagranie było jak zwalenie się sufitu na głowę. I proszę bardzo, chcę się powiedzieć, Pride w czwórkę, kogo nie ma Akali? Czemu teleportacja na cooldownie? Czemu? Bo musiałeś top typować na linię po tym, jak zginąłeś. Rybson już chce spojrzeć oczom prosto w... przepraszam, w oczy prosto rywalom, ale musi poczekać na koniec tego spotkania. Od niego będzie zadecydować na pewno, kiedy ono nastąpi i po której stronie z uśmiechem. Zawsze trochę kusi, żeby spojrzeć, jak reaguje przeciwnik, szczególnie, że Pride w trakcie tej serii było bardzo wokalne i trochę prowokowało zawodników Illuminar. Teraz, kiedy oni dochodzą do głosu, na pewno sprawdzają, co w obozie przeciwnika. I myślimy sobie, gdzie to całe złoto po tej akcji zostało ulokowane? Hej! Wiele osób skorzystało, ale myślę sobie, że dalej najszczęśliwszy będzie po prostu Kasztelan. Miss Fortune była się w stanie lekko odkuć, ale chyba wszyscy wiemy, kto będzie na razie grał pierwsze skrzypce. I znowu nawiążę do historii, bo pamiętajcie również, że Illuminar trafiło na Wisłę Płock sezon temu i również to było pięć ciężkich map. Pytanie, czy tutaj uda im się również zwyciężyć. A w półfinale po prostu zrobili szybkie 3-0 i to właśnie na Pride. Ciut wcześniej w tym roku się spotkali, oczywiście zupełnie inna drużyna. Jeszcze raz zaznaczając, Connective i Rybson wtedy w Pride się znajdowali. Tym ważniejsze dla nich jest zwyciężyć tę mapę, żeby zaznaczyć swoją dominację. Ale teraz przy środkowej alei przeciwnicy i nie trafiony Ultimate Funkiego. To prawda, trochę zamieszania, idzie do przodu Puki, idzie do przodu Delord, zatrzymany Varus. To już się zdarzyło, Funky daleko od drużyny. Indywidualnie pada. Oj, sypie nam się Pride, bo to są błędy, które wynikają, mam wrażenie, z za dużych emocji panujących przy okazji tej piątej mapy. To jednak bierze górę i wyłapany Varus posiadał swój błysk, mógł zagrać go wcześniej. To się jednak nie pojawiło. Kolor przynajmniej weźmie wieżę. Jeszcze nie ma katastrofy, ponieważ my już trochę gramy nuty zwycięstwa dla IHG, ale Pride walczy! Oj, spróbował X-Charm jeszcze tylko ten cały kataklizm pod wieżą bardzo blisko i zdecydowanie Warsi szuka tych eliminacji i nie znajdzie, koniec serii! I może dalej spokojnie, Rybson zatrzymany, ale udało mu się uciec, miał przy sobie Yumi. Raz i tylko raz więcej nie znalazła Akali, ale to jest słodki shutdown. Bardzo istotne, tempo trochę na ich stronę. Może wezmą Mida! Topa musieli po prostu w tym samym czasie oddać, więc przydałoby się jakoś odpowiedzieć, ale nadciąga Connective. Ten ma dobry wave clear i jest jeszcze rybszy, on są. Zobaczcie, jednak ten wypchnięty spod wieży, teleportacja ze strony Edgary. Czy on się tu na cokolwiek zda, bo minionów już nie ma. Ale z lewej strony Kasztelan i proszę bardzo, błyskawicznie wyeliminowany rywal. Farkę również złapany na łańcuchy, musiał flashować. I teraz pytanie, czy pójdzie dalej LeBlanc? Ale na spokojnie, przy czym przydałoby się zresetować cooldowny. Warsi w dymie i dymy się na pewno będą działy, bo zobaczcie, jak czyszczą przeciwników zawodnicy Illuminar Game. To jest po prostu rzeź! Desperacka walka Pride, która skończyła się po prostu ich porażką! 5 ace! Illuminar Gaming prowadzi w tej piątej mapie! I 6-0-3 LeBlanc, to się wydaje koszmar, który odbywa się na żywo, wieża wzięta, Pride płacze, ace przed 20 minutą! A to wszystko jest dopiero preludium tego, co będzie mogło zrobić Illuminar Gaming, kiedy już się rozpędzą na dobre, kiedy wezmą Barona, kiedy zapukają do drzwi i będą chcieli porozmawiać, bo to nie będzie przyjacielska rozmowa. Ile złota w swych kieszeniach w tym momencie ma Kasztelan, bo widzimy skończone sorcerki, widzimy Ludens Echo, za moment jego ekwipunek może eksplodować, patrzcie na jego recall, za 8 sekund dowiemy się, jak te 3000 sztuk złota zostanie wydane, 1/3 jego budżetu teraz w kieszeniach. 3000 sztuk złota w tym momencie wydaje, ale również 1000 sztuk złota jest warta jego głowa, także jeżeli teraz zostanie ściągnięty, ktoś na pewno doładuje swoje konto. I najważniejsza rzecz, co tu wyprawiał Delord? Bardzo dobrze operował ze swoimi kolegami tutaj na Rybsonie, ale szybko przerzucił się na Kasztelana, non-stop przyspieszał, non-stop spowalniał. I oprócz tej gonitwy chciałbym wyróżnić na początku, ile Aatrox złożył obrażeń tymi swoimi przerzutami. Oni już byli bardzo mocno obici,
w tym momencie akt desperacji, chcemy się odwrócić, niekoniecznie mamy do tego narzędzia i zniszczyli ich, Connective. Bardzo zadowolony. Ja się nie dziwię, bo to było bardzo prosty przekaz. Do Boba, gdzie z tym engage'em, kiedy nie macie many, nie macie specjalnych umiejętności, nie macie punktów zdrowia. To po prostu, tak, to było dwa razy distortion w miejscu ze strony Kasztelana i szczerze wyrządziło zdecydowanie więcej krzywdy, niż mógłbyś się spodziewać. Ale jeszcze raz, Pride, to była naprawdę próba rozpaczy. Jeszcze więcej ability power dla tej LeBlanc, 13 poziom. Sytuacja naprawdę się wyklarowała, Kasztelan ma jednak mało. Szczerze, w tym momencie nawet chyba na miejscu Kasztelana wziął i bym zbudował Warmoga, bo tych obrażeń ma zdecydowanie wystarczająco. Z całą pewnością, może nawet pomyśl o jakimś defensywnym przedmiocie, jeśli sobie tylko tego życzy, ale z drugiej strony, jeśli jesteś w stanie zdjąć Varusa, zdjąć Akali na jedną rotację zaklęć, to jesteś bardzo skutecznym skrytobójcą. Pamiętajcie, oprócz właśnie roli tego skrytobójcy, również LeBlanc może na jedno, na dwa tempa obijać przeciwnika, wchodzić nieukaranym, więc to będziemy widywać, ale również przy okazji tak wyprowadzonej do przodu LeBlanc jest niezwykle ważna na bocznej linii, bo co prawda nie posiada teleportacji, ale będzie wywierała presję na kimkolwiek. Kto pojawi się na jej drodze? Kto się pojawi na midzie? Bo zobacz, w tym momencie zacznie unieruchomieni rywale. Danka ma OHP, idzie Connective. Panki znaleziony przez Kasztelana. Cała reszta również zatrzymani, niczego nie świadomi w całej tej okazałości. Illuminar Gaming, po prostu kolejne zabójstwa i Baron na horyzoncie. I nie można roztrwonić na szora przy rywalach, gdy rywali po prostu nie ma. IHG wypiło Pride, a teraz biorą dla siebie łupy. W takim razie drugi raz z rzędu, druga gra z rzędu, pierwszy Baron po prostu biorą dla siebie, bez żadnego ryzyka i szczerze potrzebowali może tych dwóch map, żeby trochę się pobudzić, ale kiedy już to robią, nie ma na ich mocy. IHG chyba trochę w swoim stylu, zawsze trochę zszarga nerwy swoich fanów, bo ich idole w tym momencie zdobywają na szora i są na dobrej drodze, aby skończyć tę serię w pięciu mapach. I zobaczmy, jak to w ogóle się rozpoczęło, bo to był pomysł Pride. Ale Ripson pokazał moja pałeczka dyrygenta. I mamy tutaj kontynuację tej walki. Już tak naprawdę Varus niewiele mógł zrobić, ale wszedł również Connective, wszedł Aatrox i wyczyścił na sam koniec, oczywiście, Kasztelan. I mówiłeś, Awahir, jeżeli dobrze pamiętam, o tym, że hej, potencjalnie kolor może być świetny, kiedy to Ripson chciałby zajść za plecy, kiedy Ripson chciałby szukać dobrego impala, wtedy opalasz Ultimate'a jako popi. Tutaj, no, w sumie odpalił, ale trochę za późno. Był po prostu za późno i zobaczcie, jak urocze są serie Best of Five, jak mapy mogą się różnić, jak wiele rzeczy tak naprawdę ma znaczenie. Oglądamy przy okazji szary ekran Warsiego, ten ginie po raz piąty. Co można powiedzieć? Powtórka nam zdradzi, jak to się wydarzyło, ale ja widzę dziewiąte zabójstwo Kasztelana i wszystko dopowiada ten obraz. No i nie jest tutaj nic mu pomóc, a teraz jeszcze cała akcja na środkowej alei. Ostatnie miejsce, gdzie chyba chce spuszować Illuminar Gaming, bo czego więcej mieliby szukać? I zobaczcie, Kasztelan, że przestraszeni zawodnicy Pride. Kasztelan szuka dziesiątego zabójstwa, szuka tego dwucyfrowego wyniku przy zabójstwach. Skradł nam show, mimo że to jest bardzo dobra też mapa ze strony Delorda, ze strony Connective'a. Widzimy, że idą środkową linią, wielka przewaga w złocie. Niewątpliwie będą teraz mogli obijać przeciwnika. Póki zawsze może straszyć swoim bullet time i Ripson jest gotowy, co prawda bez erki, ale wejść, aby kogoś jeszcze znaleźć. Warsi znowu bardzo mocno obity. Ten zawodnik w piątej mapie nie istnieje. Czuję to w powietrzu, tu się może wszystko schodzić. Bullet time zagrany, kolor! To jeszcze kupi ci trochę czasu i ten ultimate na pewno by chciał zagrać, ale oni wracają i to jeszcze silniejsi za każdym razem, kiedy ich się pozbędziesz z bazy. To prawda i niestety Varsi sam tego potwora stworzył, który morduje mu rodzinę! Danka pada po raz trzeci, nie mógł zareagować na tę błyskawiczną kombinację Kasztelan 10-0-3. Zdecydowanie Monka był, ponieważ kolejne aleje będą padały i wiecie co? To chyba naprawdę jest to! I zobaczcie, jak specyficzne są historie podczas rozgrywek playoffów, podczas rozgrywek w studiu. Jak rzeczy się mogą pozmieniać, jak nagle ręce mogą drżeć, albo nagle możesz zabrać trochę wiatru w żagle. Niesamowita rzecz, 10-0-3 LeBlanc wpycha IHG prosto do półfinału. A mimo to, jak daleko, jak naprawdę, patrzymy na obecne mecze, pierwsza mapa, czy wy ją pamiętacie? Illuminar Gaming, ciągnące rozgrywkę przez 30 parę minut, biorące jeszcze tego ostatniego Barona, dopychające po każdym inhibitorze. To jest zupełnie inny Illuminar Gaming na przestrzeni pięciu map. I to jest jednak jedno to samo Illuminar Gaming pod drugim względem. Piąta mapa to ich królestwo. Owszem, zdarzyła się wpadka na Pompa Team przeciwko Pukistyle'owi, lecz teraz masz go w swojej drużynie. IHG są mistrzami dreszczowców. Popatrzcie na kamerki w lewym dolnym roku. Popatrzcie na te lanowe mordeczki, które uwielbiają grać w studiu, które nie czują aż takiej presji, którzy potrafią siąć się w garść, mimo że jesteś dwie mapy tak naprawdę na zwycięstwie rywala. W takim razie jest ostatnie
próba, ostatnie starcie, i tak, dwa trupy na konto Kaszczelana i 12-0-3. Ależ kręci ten młody zawodnik. I idzie do przodu, może szuka pęty. No, myślę, bardziej są pod ścianą, tak naprawdę grają lepiej, panowie. Jeszcze chwilę temu było 1-2 dla Pride, a teraz to Illuminar bierze wszystko, jeszcze Kaszczelan bardzo agresywnie. Ale nie mógł tutaj znaleźć zabójstwa. Biorą kolejny inhibitor. I panowie, widzę już ten czerwony dywan. Tak jak w ostatnim sezonie potrzebowali piątej mapy, tak i tutaj. IHG uwielbia czasami przywyodstan zawału serca swoich fanów przysporzyć. Ale na sam koniec dają też słodki relaks i posmak zwycięstwa. I trzeci inhibitor na pewno padnie, Barona już nie ma, ale wiemy, jak to się skończy. Będą chcieli potężnie to zakończyć, po prostu w pełni, znowu trzema inhibitorami, tak jak zaczęli, tak właśnie skończą. Wszystko, żeby było spójnie. Wybrali odważną midgame'ową kompozycję i w midgame'ie skończą rozgrywkę. Ostatni turret Pride w tym roku w Ultralidze zaraz zostanie zniszczony. Zobaczcie, wchodzi Kaszczelan, a tak ma wiele jeszcze brakuje. Jeszcze się muszą powęczyć zawodnicy Illuminar Gaming. Brakuje ich tym wrażeń, ale druga wieża zniszczona i to już musi być gwóźdź do trumny. Wchodzi jeszcze Danka, szuka czegokolwiek, ale całkowicie bezsilni są wobec potęgi, jaką ma Illuminar Gaming. I powiem jedno, dynastia Illuminarów dalej będzie trwała i dopóki nie zostaną pokonani, nie ma żadnej szansy, żeby to się zmieniło.